bez poświęcenia w tym zawodzie nie da się prześliznąć. Tak mi się wydaje, to znaczy wiesz, tylko znowu, nie wydaje mi się, żeby akurat prawo to było jakoś specjalnie inne od wielu innych zawodów, nie? Natomiast, znaczy znowu, też nie, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli, chodzi o takie pełne poświęcenie zawodowe, nie? To znaczy to jest dużo nauki, dużo samodeterminacji i zainteresowania tym, co się robi. No poprawo w sensie takich prostych usług oczywiście będzie wypychane, czy będzie wypychane przez coraz lepsze maszyny, czy będzie wypychane przez smart contract. Zobacz, co się dzieje w naszej branży, nie? Na przykład na ile ważne są umowy. My zaczęliśmy tą opowieść od umów wdrożeniowych, nie? W tej chwili oczywiście my nadal robimy istotną ilość umów wdrożeniowych. To nadal jest taki korowa nasza specjalność, ale to maleje, nie? No, ci, którzy idą w clouda, czy w smart contractingi, czy w jakiekolwiek, nawet te licencje wspomniane przez ciebie, no to często podpisują umowy adhezyjne. Natomiast czy się zmniejszyła rola prawnika w sektorze chmurowym? Absolutnie nie, tylko to jest organizacja, to są plany działania, to jest zabezpieczanie tych ryzyk regulacyjnych. Nie? Regulacja, która ci wzrosła, no w ogóle szaleńczo, no wspomniałeś RODO, ale mamy za chwilę całe security, które będzie przecież olbrzymim wyzwaniem regulacyjnym. Nie? Mamy całą sztuczną inteligencję, która będzie olbrzymim wyzwaniem regulacyjnym. W związku z czym rola prawnika się oczywiście zmienia, natomiast to nie jest tak, że znaczy nie czujemy spadku potrzeby pracy, natomiast tak, ona ale jest inna. Na to, co mówisz, umowy adhezyjne, czy nie jest tak, że w związku z tym, że prawo też się globalizuje i dzisiaj olbrzymią część zawodu, pracy prawników polega na dopasowaniu do lokalnego kontekstu. W sytuacji, kiedy globalizuje się taka sprawa jak chmura czy GDPR, nagle się okazuje, że ten lokalny kontekst traci znaczenie, albo maleje jego znaczenie. I wtedy znaczy, też jest mniej prawników potrzebne do tego. Znaczy powiedziałbym tak, maleje kontekst kontraktowy. Zaczynamy być w takiej jurysdykcji, nie wiem, Oracle'a czy Microsoftu. Natomiast jest cały czas niezwykle silny kontekst regulacyjny. To nawet w takim RODO, które niby jest rozporządzeniem unijnym, te odmienności lokalne są bardzo, bardzo silne, bo one są często wyznaczane przez lokalny nadzór lokalnych regulatorów. Natomiast zasadniczo masz rację. To znaczy wydaje mi się, że my mamy zjawisko w prawie z jednej strony upraszczania po prostu każdego możliwego procesu, w tym prawnego, a z drugiej strony wskutek tego upraszczania on jest międzynarodowy. I to ma oczywiście złe i dobre strony, ale przede wszystkim moim zdaniem ma dobre, ponieważ my jako prawnicy lokalni w Polsce wierzę, że wysokiej jakości kompetencji, mówię teraz ogólnie o prawnikach, jednak przyzwyczajeni do tych niższych stawek, o których mówiłeś, my umiemy bardzo sprawnie pracować jako po prostu nacja prawnicza i to daje nam olbrzymie możliwości zaatakowania Zachodu, czego nikt w Polsce jeszcze nie zrobił. Zobacz, nie? Firmy IT mają sukcesy na Zachodzie, firmy prawnicze polskie nie mają żadnych sukcesów na Zachodzie. Zresztą to jest w ogóle taki trudny do przeskalowania biznes za granicę. Ale jeżeli są obszary, w których to jest najprościej zrobić, to jest właśnie technologia, gdzie jak masz umowy licencyjne Oracle czy chmurę Azura, to naprawdę nie ma do końca znaczenia, bo ten kontrakt jest dokładnie taki sam. Oczywiście regulacyjnie będziesz potrzebował wsparcia lokalnego, ale kontraktowo, metrykowo, zakupowo, prokurmentowo nie. To jest fajne, że ja pracuję w tej chwili na projektach w UK czy poza Polską i pracuję dokładnie w taki sam sposób. Jak ale robisz te twoje projekty międzynarodowe, robisz bardziej jako hobby, czy to jest... Znaczy, hobby może własnej nie. Ambicji, czy... Mhm. Znaczy to jest ambicja i jak to ładnie powiedzieć, trendsetter, nie? To znaczy, jeżeli ja miałbym jakąś ambicję życiową, to chciałbym faktycznie mieć stabilne źródło przychodów z kontraktów zagranicznych, nie zdobywanych na zasadzie tych referali, że mi jakaś kancelaria angielska da jakąś pracę, bo to oczywiście się dzieje i to jest miłe, ale to, że jestem w stanie z nimi konkurować i zdobywać. I są takie instytucje, gdzie na przykład, nie wiem, na poziomie na przykład niektórych dużych banków międzynarodowych, zwłaszcza tych typu EBRD i tak dalej, to nasze oferty potrafią wygrywać, nie? I wydaje się, ale na razie to tak, no to są przyzwoite pieniądze, ale to jest raczej nadal bardziej eksperyment biznesowy niż jakieś stabilne źródło dochodu, ale ja w niego wierzę, a poza tym to jest ambicja czysta akurat. Tak? A jak patrzysz na ludzi, których przyjmujesz do kancelarii, którzy się pod waszymi skrzydłami rozwijają, na ile myślisz, realny jest taki scenariusz, ty często podkreślasz,
że prawie musi rozumieć technologię. Ja zastanawiam się, co znaczy rozumieć technologię w tym kontekście. Przecież prawnik nie będzie kodował, bo to jakby nie to jest esencja jego pracy. Do jakiego stopnia trzeba rozumieć technologię, żeby być prawnikiem dobrze obsługującym swojego klienta w zakresie IT? Dobra, to zacznę od disclaimera. Każdy prawnik, to znaczy przede wszystkim trzeba być dobrym prawnikiem. Nie? Do szału mnie doprowadzają prawnicy z plakietkami jakimiś technologicznymi, którzy świetnie rozumieją technologię, ale nie rozumieją prawa. Więc przede wszystkim należy być bardzo dobrym prawnikiem. Natomiast oczywiście, jeżeli chcesz na przykład poważnie doradzać w sektorze czysto informatycznym, w sensie kodowania programistycznym, tak, musisz umieć kodować. Bo znajdziesz problem prędzej czy później, zaskakująco szybko znajdziesz problem, nie wiem, linkowania do bibliotek open source'owych, problemu rozgraniczenia ochrony algorytmów od kodów. I po prostu jak nie umiesz programować, to nie będziesz miał bladego pojęcia, jak doradzać. Natomiast jak się zajmujesz chmurą, no to musisz oczywiście znać, nie wiem, musisz wiedzieć, co to jest maszyna wirtualna. Nie? Jak zajmujesz się regulacjami, musisz wiedzieć, jak działają na przykład systemy szyfrowania, no bo nie jesteś w stanie powiedzieć, więc tak, to jest dosyć głęboka. No dla technologii to jest podstawowa wiedza, ale dla prawników to jest stosunkowo głęboka wiedza technologii. Marcin, to nie jest tak samo przypadkiem, jak nie wiem, jak jesteś prawnikiem, specjalizujesz się w prawie bankowym albo w finansowaniu, czy w energetyce, no to też musisz tego slangu się nauczyć i przecież tam nikt nie będzie Ciebie wymaga, żebyś umiał odczyty robić elektryczne. Wystarczy, że wiesz, jak wyglądają taryfy, kto je nakłada, jak się je zmienia i tak dalej. To może przesadzasz trochę z tą, jak głęboko trzeba wchodzić. Wiesz co, może tak, bo to chyba zależy, o czym my mówimy. Jak mówimy o takim doradztwie prawnym, takim powiedziałbym ogólnym, to tak, to jest bardziej znajomość biznesu, zwyczajów, regulacji i tak dalej. Nie? Natomiast jeżeli wchodzisz naprawdę w głębsze tematy, nie wiem, no taki na przykład blockchain, nie? No, nie rozumiesz blockchaina, nie wyczujesz problemu. No jak możesz w ogóle kombinować z problemem retencji danych na blockchainie, jak nie znasz rozwiązania, które jest. Oczywiście ty nie musisz umieć tego na poziomie naprawdę głębokim, ale musisz rozumieć tą technologię. I w banku oczywiście to jest bardziej problem modelów biznesowych niż technologii, ale też nie wierzę, że po prostu dobre, też no ludzie od M&A-ów, ludzie od nieruchomości, to nie jest takie wszystko banalne, nie? To są lata doświadczeń, które oni zdobywają i oczywiście mają ekspertyzę w innych polach. No my mamy taką bardziej, powiedziałbym, matematyczną, technologiczną, ale musisz to umieć. To ja w to nie wierzę. Natomiast znowu, przede wszystkim prawo. To znaczy technologię no, musisz umieć o wiele mniej niż prawo. I tutaj trzeba uważać, żeby sobie nie zachwiać proporcji, co się dzieje na rynku notabene. Jest tam ludzi, którzy lepiej kodują i są prawnikami. A jak właśnie, bo wiesz, jak oceniasz tych, którzy idą drogą podobną do waszej kancelarii. Tych RODO spowodowało, że nie chciałbym nikomu ujmować kompetencji, bo nie mam w ogóle podstaw do oceny tego, ale no, nastąpiła pewna demokratyzacja, jeśli chodzi o tą niszową specjalizację, jaką do tej pory było prawo technologii, no bo RODO stało się przepustką, paszportem do tego segmentu rynku, do tych klientów i teraz wszyscy na tym się znają. Czy jak oceniasz na tyle, na ile możesz, swoje otoczenie rynkowe, konkurencyjne? To jest tak, że na pewno to potężna zmiana w stosunku. Tam 25 lat temu mogłem z jakimś tam sumieniem powiedzieć, że na umowach wdrożeniowych znamy się my, kancelaria Traple i może tam jeszcze jakiś jeden ktoś gdzieś na rynku. Nie? W tej chwili takich osób, które znają się na technologii, jest na pewno wiele, wiele więcej. Jest wiele tam zacnych kancelarii. To na 100%, no po prostu znowu, no potężne ciśnienie na rynku, potężny popyt, no to też się podaż zrobiła. Natomiast wiesz, no w technologiach to, co jest fascynujące, to jest to, że my co chwila mamy nowe wynalazki, nie? I na przykład w takim paperlessie, czy nawet w takiej chmurze regulowanej, no to ja znam dosłownie no, kilka osób, które bym powiedział, że faktycznie czują i znają się na tym projekcie. Tych projektów było jeszcze za mało, żeby znaleźć taką masę krytyczną, żeby powiedzieć tak, że faktycznie się na tym czuję. Więc jak chcesz ludzi do umów wdrożeniowych, jest pełno super prawników, co ci zrobią dobre umowy wdrożeniowe. Ludzi, którzy ci wprowadzą poważne, na przykład, nie wiem, Office 365 do banków, no jest pewnie tam
4-5 firm, które mógłbym powiedzieć, że faktycznie mają jakieś kompetencje. Natomiast znowu, no za rok będzie tych firm 15 czy 20, no to jest oczywiście, że to się zmienia. Natomiast nasz zawód faktycznie ma tą dosyć fatalną cechę, że my się znamy na wszystkim. Jak tylko nie zapytasz, to każdy powie, ale my też nie. To wystarczy wziąć pierwszą lepszą stronę www.kancelarii i tam masz od prawa nieruchomości do lotów kosmicznych specjalizacje, co właśnie między innymi tych anglosasów niezwykle bawi, tak, oni nie mają 100 osób w jednym dziale, to w ogóle nie uważają, że prowadzą praktykę, no ale to oczywiście inny świat. Marcin, porozmawiajmy chwilę, teraz nie jesteśmy limitowani czasem, poza tym, że za chwilę pewnie zaczynamy inne spotkania, ale porozmawiajmy o czymś, co Cię przez długi czas nakręcało, nie wiem, czy tak jest w dalszym ciągu, czyli licencje. Temat, który rozgrzewa naszych wspólnych znajomych, Twoich klientów, moich przyjaciół z CIO.netu, dyrektorów IT, dyrektorów finansowych, a powoduje białą gorączkę u dostawców tych licencji, sprzedawców tych licencji. Powiedz mi, na ile to jest temat, który, przepraszam, tak powiem, nadmuchałeś, a na ile on jest realny w Polsce, jest problemem, wyzwaniem? A czy on w ogóle jest, w ogóle jak mówimy o licencjach, bo mówimy w tej chwili o licencjach dużych dostawców, problemów jakby interpretacyjnych z tymi umowami, no to wiesz, no to w żaden sposób nie nadmuchałem, bo wiesz, no wystarczy sobie wygooglować, ile jest firm doradczych tylko licencyjnych, tylko nie wiem, takiego Oracle'a, nie? To jest potężny biznes ogólnoświatowy i w ogóle my to w ogóle jakiś tam mini. W porównaniu. Wystarczy sobie pojechać na pierwszą, lepszą taką wendorową konferencję Gartnera, żeby zobaczyć, co się dzieje na seminariach dotyczących licencji. Oni mają seminaria na każdego wendora z osobno i zawsze tam jest więcej ludzi niż miejsc. Zawsze. W związku z tym temat jest, i co więcej, opowieści są dokładnie takie same jak w Polsce, więc temat jest absolutnie powszechny i on generalnie sprowadza się do tego, że z jednej strony dostawcy się boją po prostu no, zwyczajnego nadużywania ze strony klientów. Marcin, być może słuchają nas osoby, które nie są biegłe w kupowaniu i używaniu licencji oprogramowania. Mówimy o takim zagadnieniu, że duża firma kupuje oprogramowanie od, dajmy na to, firmy X, świetne oprogramowanie, które umożliwia, nie wiem, transformuje tę firmę, kupuje ją w pewnym modelu licencyjnym i po jakimś czasie używania dochodzi często do sporu między użytkownikiem tego oprogramowania, a tym, kto je dostarczył, czy licencja jest używana zgodnie z warunkami umowy. Do tego dochodzi całe otoczenie technologiczne, które się zmienia, które sprzyja powstawaniu sporów co do tego, czy licencje są prawidłowo wykorzystywane. Tak jest. No i to jest tak skomplikowane, że zawsze coś się tam znajdzie. No i problem, że to coś się znajdzie, to czasami ma wymiar 100-200. Największy w Polsce spór, jaki ja widziałem, to był na 800 milionów złotych. Największy spór, o którym wiem za granicą, bo wylądował w arbitrażu, był na 600 milionów dolarów. Oczywiście to są ekstremalne, ale taki na kilkadziesiąt milionów, to ja co roku mam kilka, jeśli nie kilkanaście. Nie? Więc to są rzeczy, no i wiadomo, no, dla polskiej firmy nagle 40 milionów dodatkowych kosztów, no to jest niewyobrażalne. I teraz bardzo często to jest tak, że po prostu to jest rzadko kiedy oczywiste, nie? Bo my rzadko kiedy mamy sytuację klasycznego pirata złapanego na piractwie, to szczerze mówiąc niechszczęście. W ogóle nie mam tutaj żadnych... Tak. Sumienia w ogóle problemu z tym. Problem jest taki, że mamy, nie wiem, nie, mamy maszyny wirtualne i nagle okazuje się, że musimy płacić jakieś irracjonalne kwoty tylko dlatego, że ktoś zupełnie inaczej rozumie wykorzystanie maszyn wirtualnych. Mamy ten słynny indirect usage, czyli wydawało nam się, że płacimy za użytkownika oprogramowania, płacimy za użytkownika każdego oprogramowania, które mamy w firmie, które przez przypadek w jakikolwiek sposób się łączy z tym naszym oprogramowaniem i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o rzeczach na Ale wydaje mi się, że jedna i druga strona, i użytkownicy, i dostawcy mają swoje za uszami w tej sprawie. Znaczy, jasne, że tak. Nie? No, znaczy, zasadniczo problem jest, moralnie powiedziałbym, prosty. Chcemy legalnie używać oprogramowania. Każdy chce. Żaden duży biznes nie chce być piratem. Żaden duży producent nie chce oszukać klienta i tam wydobyć tego. Problem, że co to znaczy legalnie, to jest...
olbrzymia strefa interpretacyjna, nie? I na tej strefie, szarej strefie, no po prostu jest zderzenie interesów i ono jest wyjątkowo nieoczywiste, jak rzadko kiedy, dlatego lubię licencje, bo one i prawniczo, i biznesowo są trudne, nie? To są bardzo skomplikowane modele intelektualnie, no w końcu tam sztab świetnych prawników siedzi po drugiej stronie. A co więcej, te modele nie nadganiają rzeczywistości, nie? Jak chociażby wirtualizacja i one się sypią. No i biorą się stąd problemy. A powiedz mi, czy ten. A i ty po pierwsze, zawsze w tych sporach reprezentujesz zamawiającego, czyli użytkownika. Tak, to jest to. Tak, wydaje mi się, że nigdy nie. Inaczej. No czasami w takich czysto powiedziałbym kwestiach interpretacyjno-doktrynalnych, typu na przykład, gdzie jest w ogóle ochrona prawna programu komputerowego, zdarzało nam się pisać takie opinie eksperckie dla producentów. Natomiast w sporach audytowych jesteśmy zawsze po stronie klienta. To ciężko by było chyba być po obu. Mówisz, że to jest taka dziedzina, która pozostawia olbrzymie pole do interpretacji i do dogadania się między stronami, do jakichś ugód. Natomiast czy myślisz, że ten stan ma szansę zostać w jakiś sposób cudownie naprawiony i definicje wyostrzone, tak żeby ludzie nie tracili czasu na jałowe spory? Nie, to znaczy dwie rzeczy. I tak i nie. Nie modelowo, bo to jest rodzaj fizyki kwantowej, dopóki nie zaczniemy obserwować, to my nie wiemy, gdzie ta cząsteczka jest. Nie? W związku z czym nie. To znaczy technologia będzie coraz bardziej wpływała i to będzie, wydaje mi się, nawet jeszcze trudniej. Natomiast wydaje mi się, że rola skomplikowanych kontraktów licencyjnych będzie powoli albo nawet nie powoli ustępować jednak modelom chmurowym. Część z nich jest równie skomplikowana, ale duża część nie. I jednym słowem znacznie trudniej jest zinterpretować uprawnienia do Windowsa nabywane on-prem w kanale Enterprise Agreement od Office 365. Ze wszystkimi plusami i minusami tej sytuacji, no bo on-prem ci nie wyłączą, chmurę ci wyłączą, jak masz spór. Natomiast to jest rzeczywiście, po prostu rynek licencji będzie mniejszym rynkiem, natomiast on moim zdaniem będzie miał immanentnie wpisane problemy interpretacyjne, bo my nie umiemy tego pisać jasno. Czyli wracamy do tego, że jednak zawód prawniczy może trochę inaczej rozumiany, niż go rozumiemy dzisiaj, wymagający innych umiejętności pozaprawniczymi, jakkolwiek powiedziałeś, to są kluczowe, będzie mieć się dobrze, bo rzeczy do interpretacji, do doprowadzania do ugód będzie więcej niż kiedykolwiek w związku z coraz bardziej skomplikowaną rzeczywistością bitowo-bajtową, jaka nas czeka. Jeżeli mogę jeszcze ci wejść słowo, bo to jest taki temat, który poruszyłeś, moim zdaniem on jest w ogóle ekstremalnie ważny. Zobaczę, w ogóle to jest tak, że zawód prawniczy to jest w ogóle takie numerus clausus. Nie, na przykład nam nie wolno świadczyć usług nieprawnych i to jest jedna wielka fikcja w dzisiejszym świecie. To znaczy weź na przykład taką chmurę regulowaną. Tam jest takie powiązanie zagadnień organizacyjnych, technologicznych i prawnych, że prawnik bez IT nie jest w stanie rozwiązać problemów IT bez prawnika. Ja wierzę, że ten ideał agile'owy, czyli taki zespół wzajemnie kompetencyjnych się będzie teraz realizował, więc my przedefiniujemy w ogóle sposób świadczenia usługi prawnej. To będzie naprawdę miks różnego rodzaju. Przecież klienta nie interesuje opinia prawna, czy mu wolno iść do chmury. Jego interesuje, żeby pójść do chmury. A to oznacza, że trzeba ileś wątków ze sobą rozwiązać, jednocześnie je szczepić i rozwiązać. I to moim zdaniem będzie się w tej chwili napędzało. Więc na pewno zawód prawny w ogóle czeka duża rewolucja, także pod kątem jakby sposobu wykonywania tego zawodu. Marcin, powiedz mi, czy ponieważ zaczęliśmy współpracę taką bliższą od tematu RODO i prywatności, czy w tej chwili nastąpiła twoim zdaniem całkowicie komodytyzacja tego tematu, czy nadal są zagadnienia, które sprawiają, że warto w tym się specjalizować? Stoi. I tak i nie. To znaczy znowu, kurczę, ten zawód prawny jest uwielbiony, to powinno być motto nasze chyba zawodowe i tak i nie, to zależy. We wszystkich usługach profesjonalnych tak jest, Marcin. Tak jest. Znaczy na pewno jest tak, że on się w jakiejś, żeby użyć nomenklatury naukowej, kwasi naukowej, to mamy taki czerwony ocean w dużej mierze, nie? Czyli na pewno RODO stało się taką, no
tysiące ludzi żyje z RODO i na pewno proste usługi są commodity, jak to nazywasz. Natomiast nadal, jeżeli umiesz je robić, to jest zupełnie przyzwoity pieniądz. My nadal chyba mamy największy zespół w kraju od RODO i on mimo na przykład teraz tego szaleństwa epidemiologicznego, no to my nie widzimy jakiegoś gwałtownego ruchu. Wiadomo, część projektów stanęło, to jest jasne, ale zasadniczo nie widzimy tutaj dramatu. Natomiast to, co się w RODO dzieje w tej chwili, no to oczywiście spory. My na przykład prowadzimy dosyć dużo tych postępowań spornych, związanych z włamaniami, z kontrolami urzędu i tak dalej, i tak dalej. I to jest działka, która no nadal jest taka dosyć wysoko wyspecjalizowana. A druga rzecz, no to jest cała przyszłość, to jest profilowanie, to jest sztuczna inteligencja, to jest RODO w naprawdę poważnych zastosowaniach, właśnie AI czy tak dalej. No i to jest jeszcze błękitny ocean i to jest autostrada i tutaj będzie bardzo dużo pracy. Natomiast my prawdopodobnie w ogóle zmienimy prywatność. Nie? To znaczy ja nie wierzę, że nasze restrykcyjne podejście do prywatności się utrzyma. Między innymi pandemia moim zdaniem będzie resetem, że będziemy trochę odpuszczać. Co prawda poseł, kandydat na prezydenta stwierdził, że w ogóle należy RODO zlikwidować, więc tak daleko nie pójdziemy. Natomiast wydaje mi się, że będzie duży reset podejścia. A to ciekawe, co mówisz, bo ja myślałem, że będzie, że właśnie po eksperymencie, jakim było RODO i który myślę wiele osób uzna za, wielu decydentów może uznać za sukces, wielkie przedsięwzięcie prawne, wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale jednak jakieś opamiętanie co do prywatności nastąpiło, że teraz po tym sukcesie pójdą kolejne kroki, które sprawią, że prywatność będzie jeszcze bardziej chroniona. Ty mówisz, że tak będzie może być, ale moim zdaniem ona będzie, znaczy będziemy bardziej serio traktować prywatność, ale w mniejszych obszarach. Znaczy w tej chwili masz obłęd, nie? To znaczy wiesz, no masz po prostu tysiące surrealistycznych zupełnie problemów związanych z RODO. Myśmy, wydaje się, jednak poszliśmy krok za daleko, nie? Można by długa dyskusja, natomiast wydaje mi się, że my będziemy prywatność chronić mocniej, ale w mniejszych obszarach. Nie? To znaczy jednak zgodzimy się, że państwo ma prawo do przetwarzania pewnych danych o obywatelach, że mamy sytuację tak jak teraz, że musimy mieć dostęp do danych geolokalizacyjnych. Oczywiście z poszanowaniem pewnej prywatności, ale wydaje się, że ten ciężar, nie, ten problem aspektu międzynarodowego, nie, że słynne Chiny, które mają analitykę milionów danych i w stosunku w wyniku tego mają nieporównywalnie lepsze produkty. To będzie bardzo trudne zagadnienie, więc prywatność na pewno będzie topowym tematem, natomiast moim zdaniem nie tak. Bo to była taka wizja, fikcja, kurczę, prawników, legislatorów. Przywalimy olbrzymią regulację i będzie piękny świat. No ale świat jest zbyt skomplikowany po prostu, więc wydaje się, że będziemy na przykład, jak mówię, profilowanie, sztuczna inteligencja, nie wytrzymamy w tym restrykcyjnym reżimie. Po prostu zablokujemy rozwój, blockchain wspomniany. Nie da się tego zrobić po prostu. Marcin, na koniec, bo musimy, mimo wszystko, że mamy dogrywkę, musimy kończyć. Tak jest. Dostaję dużo pytań w ostatnim czasie. Pojawia się temat, kiedy wracamy do biur, kiedy firmy rotacyjnie czy nierotacyjnie, no ale wracamy, niektórzy zostaną w domu, bo nie chcemy ich w domu. Sami kiedyś mówiłeś o takim przypadku firmy, która zdecydowała, że nie wróci w pełnym składzie i do nowo wybudowanego biura. Pojawia się mnóstwo pytań o właśnie jak w reżimie część z domu, część z biura, jak zachować zgodność z prawem, nie naruszyć praw niczyich. Mhm. Czy to jest, postrzegasz to jako duże wyzwanie dla prawników i dla biznesu, jak zapewnić prywatność, bezpieczeństwo tego, czego używamy w domach jako pracownicy zdalni? Co, prawnie to jest jakieś wyzwanie, nie? To jest wyzwanie, zwłaszcza w większych organizacjach, modeli i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo zdecydowanie większe wyzwanie organizacyjno, HR-owo, technologiczne niż stricte prawne, no bo my możemy prawnie dosyć prosto tam stwierdzić, co musi być z punktu widzenia prawnego zrobionego. Oczywiście praca zdalna to jest zupełnie inny system i tak dalej. Nie, jest zamieszanie prawne z tym związane na pewno, ale nieporównywalne z technologicznym. Rozumiem, Marcin, ale tak bez myślenia z ręką na sercu. Czy kojarzysz jakąś sprawę teraz w kancelarii, że ktoś, jeden z swoich licznych klientów mówi, pomóżcie nam usankcjonować stan work from home?
Zaczynają być takie zlecenia, czasami bardzo z dziwnego punktu widzenia, na przykład chociażby wspomniany paperless, nie? Czyli mówią, pomóżcie nam wdrożyć system obiegu dokumentów tak, żeby nasi ludzie nie musieli przychodzić, natomiast tak, żeby kompleksowo ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, no to teraz przeprojektuj naszą firmę na zdalną, to chyba nie, natomiast takie, no właśnie, czy w ogóle praca zdalna jest dopuszczalna, kiedy jest dopuszczalna, czy zmieniać procedury RODowskie, tak, to takie rzeczy są. Słuchaj, może kogoś zainspirujemy i może jakieś referencyjne wielkie wdrożenie w Polsce się ziści, a ty je sprzedasz międzynarodowo do swoich brytyjskich i zachodnioeuropejskich klientów jako polski wkład w rozwój prawa technologii. Marcin, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę piątkową, dłuższą, trzykrotnie niż się spodziewaliśmy rozmowę. Ja mam taki, powiem to, mam taki, nie nazwę tego wyrzutem sumienia, ale męczy mnie, tyle razy sobie obiecywaliśmy, że coś fajnego razem zrobimy, może jakiś biznes i się nie udało. Przynajmniej fajną rozmowę dzisiaj zrobiliśmy, o biznesie jeszcze pomyślmy. Dobrze. Dziękuję bardzo i dziękuję też Państwu i do zobaczenia. Dzięki właśnie. Wszystkiego dobrego. Cześć, hej.